secured. All capture zones under friendly control. Are you down? Enemies are capture zone lead. Sucking up to the player ranking algorithm. No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i nie wiem, czy komuś się to przyda, ale dzisiaj najlepsze moje bronie w X-Defiant, czyli takie spluwy, z którymi gra mi się najlepiej, ale też takie, z którymi mam najwięcej problemów, jeżeli przeciwnicy ich używają. Generalnie X-Defiant ma to do siebie, że tutaj naprawdę sporo broni jest świetnych i nie wymusza generalnie na nas, wiecie, używania tylko danej broni, bo w innym wypadku nie ma się szans w pojedynkach z ludźmi, którzy jakiejś broni używają. Także to jest w X-Defiant super, ale oczywiście po wielu już testach, po kilkunastu godzinach spędzonych w grze, jestem w stanie stwierdzić, z czym mam najwięcej problemów oraz z czym strzela mi się najlepiej. Także korzystajcie z tego i zostawcie już teraz łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej tego typu kontentu na tym kanale. Ja przechodzę więc do zestawów sprzętu i zaczynam od mojej ulubionej broni w chwili obecnej w X-Defiant, czyli moi drodzy AK-47. Słuchajcie, ta broń ma to do siebie, że jak to AK-cz ma niesamowicie dobre obrażenia i to jest fajne, czuć generalnie, że strzelacie głazami, gdy strzelacie z tego AK-cza, ale dodatkowo jest niesamowicie przyjemna i taka mobilna. To mnie bardzo szokowało, gdy zacząłem używać właśnie AK-cza, ale w takim wielkim skrócie, no jest to niesamowicie fajna broń na daleki, średni i nawet bliski dystans momentami. Spokojnie jesteście w stanie sobie poradzić, gdy gdzieś tam na blisko was ktoś zaskoczy. Także AK-cz to jest chyba moja ulubiona obecnie broń w tej grze, dlatego pokazuję wam ją jako pierwsza. Ja mam dopiero 21 level, jak wiecie, tych leveli jest naprawdę sporo i generalnie broni się bardzo wolno level upuje, więc tak naprawdę ja na razie złożyłem sobie taki zestaw. Mam szynę przednią ultralekko, mam optykę refleksyjną, mam szybki magazynek, mam do tego ciężki chwyt, który ewentualnie można, moi drodzy, jeszcze poprawić pod mobilność, na przykład na chwyt oklejony skórą, czemu by nie, albo tkaninę. Generalnie warto testować każdy z ustawień, bo każdy będzie preferował jednak coś innego. No i stopka, czyli świetny początkowy tak naprawdę dodatek, który się zakłada pod taką, bym powiedział, kontrolę odrzutu. Świetnie to działa i gra mi się z tym naprawdę dobrze na AK-czu. Jeżeli chodzi o właśnie AK-cza, to tak jak mówię, broń sprawdzi się praktycznie na każdym dystansie. Oczywiście najbardziej dominować będzie na średnio i daleko, ale tak jak mówię, nawet jeżeli ktoś was zaskoczy na blisko, też będziecie w stanie sobie no po prostu potestować umiejętności przeciwnika, bo AK-cz da wam szansę, żebyście ten pojedynek jeszcze wygrali. Także świetna broń, naprawdę. Mój ulubiony karabin szturmowy w tej grze. Teraz, moi drodzy, mój ulubiony PM, czyli pistolet maszynowy, i tutaj P90, która, moi drodzy, no jest niesamowita. P90 ma to do siebie, że jeżeli deweloperzy tak naprawdę nie znerfią jej obrażeń, no to jest świetna. I tutaj właśnie tak to wypada, że te obrażenia są bardzo dobre, a dodatkowo mobilność i, wiecie, jakby dynamika, którą umożliwia używanie tej broni, jaka jest możliwa przy używaniu tej broni, jest fenomenalna. No, taki, bym powiedział, wymarzony PM to jest. Lekki tłumik to jest to, co mam na ten moment założone, ale gdybym miał odblokowaną, moi drodzy, lufę ostatnią z 32 poziomu, szybki ostrzał, to bym ją założył, żeby jeszcze bardziej tę szybkostrzelność zwiększyć i wtedy to już sobie nawet nie wyobrażam, co robi ta P90. W zasadzie wyobrażam, bo zdarzyło mi się podnieść taką P90 po jakimś wrogu w meczu i to jest nieba ziemia względem tego, co obecnie na P90 mam, ale i tak P90 nawet bez żadnych dodatków jest świetna. Także mam jeszcze do tego szynę przednią ultralekką, mam magazynek szybki, bo akurat ten reload na P90 jest ważny, żeby był jak najszybszy.
ciężki chwyt, bo jest to pierwszy chwyt, jaki odblokowujemy, jest spoko. No i stopka, bo też na razie mi się to sprawdza. Fajne jest to, że nie potrzeba na P90 optyki, bo według mnie ten celownik domyślny jest całkiem spoko. Także taka P90, moi drodzy, no to jest rzecz, którą po prostu musicie sobie ustawić, musicie ją odblokować, bo z tego co pamiętam 10 zabójstw z biodra, z pistoletów maszynowych trzeba zrobić, żeby P90 odblokować, ale naprawdę, naprawdę warto. Był karabin szturmowy, był pistolet maszynowy, czas więc na najlepszą snajperkę. A te, moi drodzy, w X-Defiant są niesamowicie mocne. To znaczy, jeżeli potraficie grać ze snajperkami, a jest to gra dynamiczna, więc wymagane będzie raczej taka umiejętność dynamicznego poruszania się, flikowania, wiecie, no po prostu dobry refleks trzeba mieć, ale jeżeli to macie, to snajperkami będziecie robili rozpierdziel w tej grze, naprawdę. One shot wpada w zasadzie praktycznie zawsze. Wystarczy, że traficie gościa i go po prostu nie ma, także snajperki nawet bez żadnych dodatków, w tym przypadku tak 50, to jest coś niesamowicie mocnego. I tak jak mówię, ja nie mam tutaj w zasadzie nic, moi drodzy, dodanego. I wiadomo, gdybym miał podblokowywane więcej tutaj rzeczy, to na przykład założyłbym sobie rzeczy, które pozwolą mi jeszcze szybciej na przykład przycelowywać, czyli na przykład takie szybkie dobycie. Kolba to samo, coś co by mi tutaj dało na przykład szybkość ruchu. Sporo takich rzeczy pod mobilność bym sobie na tych snajperkach mimo wszystko domontowywał, ale uwierzcie mi i widzicie to też teraz na jakichś przebitkach, no tak 50 jest chory. Ta broń jest chora, w dobrych rękach jest po prostu absolutnym potworem. Nie potrzebujecie tutaj jakichś specyficznych dodatków, żeby z tym dominować. Jeżeli jesteście dobrzy ze snajperkami, tak 50 będzie załatwiał całą robotę. To jest naprawdę fenomenalna broń. Idealny karabin snajperski, bym powiedział. Mobilny, potężny, a do tego z całkiem fajnym feelingiem. Także nic więcej dodawać nie trzeba. Z pewnością musicie to sobie przetestować, pograć, jeżeli na początku nie będzie Wam się działo. Nauczcie się dynamicznego posługiwania snajperką, naprawdę oddawam to w 100%. Teraz, moi drodzy, broń, w której się zakochałem, bo daje mi feeling bardzo mocno, chociażby takiego Modern Warfare 2 z 2009 roku, no jest to generalnie ACR, także to już powinno tym weteranom Koda coś powiedzieć. Słuchajcie, ACR-68 to jest broń, która z tym celownikiem daje feeling dosłownie tego, czym graliśmy kilkanaście lat temu w Call of Duty. I to więcej chyba nie potrzeba tutaj mówić. Fenomenalny feeling jest tej broni. Jest to też jeden z najlepszych karabinów szturmowych. Powiem Wam, że ja mam 16 poziom. Gdybym miał większy poziom, zamontowałbym sobie pewnie jeszcze lufę chromowaną, żeby troszkę podbić tę siłę ognia na dystansach. Natomiast nawet bez tego, z tym co mam założone teraz, czyli lekki tłumik, ultralekka szyna, celownik refleksyjny, ciężki chwyt i stopka, jest to fenomenalna broń. Naprawdę, ACR-ek to jest taki mokry sen graczy FPS, którzy grali w stare kody. Fenomenalny feeling jest tej broni. Stoi też bardzo dobrze ta broń pod kątem statystyk, także to jest jedna z tych pierwszych broni, które będziecie mieli odblokowane. Spokojnie możecie zaczynać przygodę w X-Defiant właśnie za CR-em. Broń jest fenomenalna. Broń jest naprawdę świetna. Gdyby nie to, że AKG jest jeszcze lepszy, to pewnie grałbym głównie ACR-em. Natomiast no, skoro AKG jest lepszy, to gram AKG-em, bo też go lubię, ale ACR na zawsze w moim serduszku w X-Defiant jest po prostu niesamowicie przyjemny i też niesamowicie dobry. Także, no ACR-ek, moi drodzy, no musicie chociaż kilka pograć i na pewno zrozumiecie, o co mi dokładnie chodzi. Teraz, moi drodzy, jedna z najszybciej zabijających broni w tej grze, a więc Vector. Jak doskonale wiecie, ten pistolet maszynowy cechuje się tym, że ma niesamowicie wysoką szybkostrzelność, a to powoduje, że jeżeli zaczniecie jako pierwsi strzelać w przeciwnika i będziecie oczywiście trafiać, nie ma szans, żebyście pojedynek szczególnie na blisko przegrali.
no ta broń jest absolutnym potworem na blisko. Jej natomiast pewną wadą jest to, że trzeba trafiać, bo ma mało kul w magazynku, przynajmniej na początku, gdy będziecie jej używali, zresztą zobaczcie sami, czy ja jestem w stanie tu dokładnie sprawdzić, ile ma kul. Tak, 25 jedynie kul w magazynku. Także no będziecie chcieli na pewno sobie dodać później jakiś magazynek z większą ilością kul. Natomiast nawet bez tego, jeżeli jesteście po prostu ogarnięci, to będziecie jej niszczyli z wektorem, bo niesamowicie szybko ta broń na blisko delejtuje przeciwników. Ma też bardzo fajny feeling. I grałem sobie na początku kilka meczyków właśnie wektorem i stwierdzam, że nie musiałbym za bardzo grać niczym innym, jeżeli chodzi o broń na blisko, bo akurat w moim przypadku nawet te 25 kul załatwia sprawę. Natomiast no, jak traficie na lepszych przeciwników albo nie traficie swoich strzałów, troszkę będzie to problem. Także to jest taka broń, którą na pewno sobie sprawdźcie, szczególnie na tych najmniejszych mapach w grze i na pewno wynagrodzi Was za celność swoim niesamowitym czasem zabicia. Wektor jest fenomenalny, ale zero zdziwienia, bo ta broń, jeżeli jest odpowiednio przez deweloperów przygotowana pod kątem statystyk, musi na blisko dominować właśnie przez swoją szybkostrzelność. No i na sam koniec pistolet maszynowy, który nie ma szans, żeby ktoś z Was nie kojarzył. MP7. Moi drodzy, MP7 w X Defiant oczywiście jest super, no nie mogło być inaczej. MP7 jest zawsze super PM-em. Ma ten specyficzny feeling, gdy strzelacie, bo się tak wydaje, że niby wolno strzela, ale gdy zaczniecie trafiać, to delejtuje przeciwników bardzo szybko. Ja mam tę broń na drugim poziomie, ale widzicie to zresztą teraz na przebitkach. Były takie mecze, w których MP7 podnosiłem po przeciwnikach i później oni nie mogli tej MP7 ode mnie zabrać, bo nie mogli mnie zabić. Tak niesamowicie dobra jest MP7. Ja nawet na pierwszym poziomie grając 1-2 mecze delejtowałem przeciwników tylko tak jak chciałem. No MP7 jest po prostu bardzo, bardzo przyjemnym również PM-em. Natomiast no, nie jest najlepszym według mnie. P90 jest lepsza od tej MP7. Natomiast pokazuję Wam tę MP7 w tym materiale, bo tak jak mówię, no również z nią miałem fenomenalne momenty już teraz w X Defiant i grało mi się bardzo, bardzo przyjemnie. Także no muszę ją Wam tutaj polecić, bo gdyby ktoś się zastanawiał, czy warto grać tą MP7, uważam, że tak. Uważam, że jak najbardziej tak. Z tego co pamiętam, zabójstwa z PM-a na blisko w jakiejś tam ilości odblokowuje chyba 20 zabójstw z bliska z PM-a odblokowuje Wam MP7. Gdybyście się zastanawiali, czy warto, warto. Bo MP7 jest super, ma ten specyficzny feeling, o którym mówiłem i jest po prostu dobra. Na sam koniec jeszcze mój ulubiony pistolecik na ten moment w X Defiant, bo też pewnie niektórzy się zastanawiają, co z pistoletów jest fajne. Uważam, że bardzo fajny jest pistolet M9. Słuchajcie, dodatki możecie nawet grać bez, bo ja często gram bez, ale w tym przypadku mam odrzutnik, mam szybki magazynek, mam tkaninę i z M9, gdy tylko zabraknie mi kul w broni głównej, robię to, co chcę robić, czyli zabijam sobie bez problemów przeciwników, również i z tego pistoletu. Jest bardzo fajny ten pistolet, polecam Wam również M9 sobie używać. Będę próbował od dzisiaj właśnie 93R, czyli diamatki, i dam znaka, jak to będzie wypadało względem M9, ale na pewno M9 polecam, bo jest po prostu świetny, świetny support do broni głównej. No i to wszystkie moje ulubione bronie, z którymi przez te kilkanaście godzin zabawy w X Defiant sobie pogrywam. Świetnie mi się gra naprawdę w ten tytuł, jestem zszokowany jak przyjemnie, a z tymi broniami, które właśnie Wam pokazałem, jest jeszcze przyjemniej niż moglibyście sobie wyobrazić. Także jeżeli ktoś jakiejś z tych broni, które właśnie pokazałem, jeszcze nie testował, śmiało to róbcie, na pewno się nie zawiedziecie, bo to jest topka tego, co możecie w X Defiant używać. Świetny feeling, świetne statystyki, no i jeżeli potraficie cokolwiek, to te bronie będą Was wynagradzały. Ja za ten materiał Wam dziękuję, zapraszam na kolejne z X Defiant, a jeżeli chcecie je częściej, to łapka w górę będzie bardzo mile widziana. Mówi Goldzor, na razie.